Mamy zadanie dowodowe, mamy wykazać, że dla każdej liczby całkowitej nieparzystej n, liczba 3n kwadrat plus 4n plus 1 jest podzielna przez 4. My musimy na razie wiedzieć, jaka to jest ta liczba całkowita nieparzysta n. Ja sobie wezmę jakąś dowolną liczbę k. k to jest dowolna liczba. Żeby ta liczba była parzysta, no to wystarczy ją pomnożyć przez 2, no bo nieważne, czy to będzie 2 razy 1, 2 razy 2, 2 razy 3, tak samo z minusem. To zawsze będzie liczba parzysta. Jak zrobić w takim razie, żeby ta liczba była nieparzysta? No wystarczy dodać do niej 1. No bo zobacz, gdy będziemy mieli 2 razy 3, czyli wyjdzie nam 6 plus 1, no to będzie już 7. Tak samo 2 razy 5, 10 plus 1, wyjdzie nam 11, czyli liczba nieparzysta. I to jest nasza liczba nieparzysta, więc musimy to wyrażenie podstawić za n. I będzie 3 razy. 2k plus 1 do kwadratu, dodać 4 razy to wyrażenie. 2k plus 1. No i jeszcze dodać 1. Ile to się teraz równa? 3 razy. Oj, tutaj zgubiłem chyba k. 2k. To podnosimy do kwadratu, czyli to będzie 4k kwadrat, dodać 4k, dodać 2. Zamykam nawias. Dodać, tutaj mnożymy sobie 8k. Dodać 4, dodać 1. No i teraz ile to się równa? Wymnóżmy sobie jeszcze to tutaj. To będzie 12k do kwadratu. Dodać 12k. Dodać 6. Dodać 8k. No i tu już sobie dodam 4, 1, czyli dodać 5. Teraz jeszcze zredukujmy te wyrazy, które się da. 12k kwadrat zostaje. Dodać 12k plus 8k to jest 20k. No i tutaj mamy jeszcze dodać 11. No i w tym momencie zobaczyłem, że jest błąd, bo z jakiegoś dziwnego powodu zamiast tutaj napisać 1 napisałem 2. Poprawiamy. Tu powinno być 1, czyli będzie nie plus 6, tylko 3 razy 1, to jest 3, i będzie nie plus 11, tylko 3 plus 5, no to jest 8. No ciekawe. Zawsze sprawdzajcie, gdzie może się pojawić błąd. No i teraz mamy coś takiego. I co teraz chcemy zrobić? My chcemy wiedzieć, kiedy to jest podzielne przez 4, więc ja zrobiłem coś takiego, żeby móc wyciągnąć z tego czwórkę przed nawias. To będzie zobaczcie 4 w nawiasie. 4 razy ile, żeby było 12k kwadrat? No razy 3k kwadrat ile, żeby było 20? No dodać 5k i dodać 2. I zobaczcie, że teraz tutaj mam jakieś wyrażenie. To jest jakaś liczba, dowolna liczba, ja ją mnożę przez 4. Przykładowo to jest liczba 6. Jeżeli 6 pomnożę przez 4, to będzie 6, 12, 18, 24. I taka liczba zawsze będzie podzielona przez 4, co zostało udowodnione w tym miejscu, ponieważ tą liczbę mnożymy przez 4, zawsze będzie przez nią podzielna. Co zostało dowiedzione, to właśnie dowiedliśmy.